Kolejny raz słyszymy o żądaniu uruchomienia w Suwałkach linii lotniczej objętej tzw. PSO, czyli obowiązkiem usługi publicznej. Pismo przedprocesowe w tej sprawie wpłynęło parę miesięcy temu do suwalskiego ratusza i skutek okazał się żaden. Teraz nad dokumentem noszącym tytuł Pismo przedprocesowe pochylić się muszą radni podlaskiego sejmiku. Zdaniem wnioskodawcy, wywodzącego się z województwa dość odległego, bo aż z lubuskiego, obecna sytuacja w województwie podlaskim jest nieakceptowalna. Wykluczenie transportowe Suwałk jego zdaniem negatywnie wpływa na życie mieszkańców i hamuje rozwój gospodarczy regionu. Tymczasem przykładem właściwego działania jest, w ocenie autora, postępowanie lubuskiego samorządu, który wynajął małe samoloty obsługujące linię wiodącą z lokalnego lotniska w Babimoście do Warszawy z połączeniem powrotnym. Oczywiście teoretycznie istnieje taka możliwość, bo mamy w Suwałkach lotnisko, z którego mogłyby startować samoloty przewożące chociażby w formie lotów czarterowych pasażerów wielkości do kilkudziesięciu osób, zgodnie z parametrami lotniska, które umożliwia lądowanie i starty takiej, a nie innej pojemności samolotów. Natomiast my jako samorząd województwa odnosimy się do tego, uznajemy tą jakby skargę na naszą bezczynność, bo to tak można nazwać, że nie podejmuje działań, z żadnej ustawy nie wynikają wprost działania, które obligowałyby czy marszałka, czy samorząd województwa do tego, żeby uruchamiał linie lotnicze. Ustawa, prawo o ruchu lotniczym nie przewiduje tam roli samorządu województwa w tej sprawie. Znane są oczywiście takie przypadki na terenie kraju, między innymi właśnie lubuskie, czyli lotnisko Zielona Góra Babimost, gdzie z tego Babimostu są realizowane połączenia lotnicze pomiędzy Zieloną Górą a Warszawą. To funkcjonuje na zasadzie zupełnie prywatnej linii lotniczej, którą częściowo wspiera samorząd województwa, ale albo poprzez tak zwane zadania związane z promocją województwa, albo poprzez wykupywanie po prostu biletów dla swoich urzędników, którzy mają do załatwienia konkretne sprawy w Warszawie. Zdaniem Cezarego Cieślukowskiego tacy pasażerowie z Suwałk do Warszawy i na dodatek z przystankiem w Białymstoku znajdowaliby się raczej rzadko. U nas, można powiedzieć, ta odległość do Warszawy w tej chwili bardzo się skróciła, bo po oddaniu tak naprawdę już obwodnicy Łomży, nawet w tym jednopasmowym połączeniu, tak naprawdę dojazd do Warszawy zajmuje około 2,5 do 3 godzin, więc już nie jest to taki jakby dramatyczny okres czasu, który nie pozwalałby na przykład dotrzeć do Warszawy, załatwić sprawy i jeszcze wrócić tego samego dnia. Mimo to komisja złożona z radnych sejmiku pochyliła się nad zgłoszonym dokumentem i zarekomendowała pełnemu składowi sejmiku uznanie tej swoistej petycji za bezzasadną. Czy taki sam finał czekają w sejmiku? Zdaniem Cezarego Cieślukowskiego, tak. W zasadzie w tej chwili nie mamy innego wyjścia, bo rzeczywiście my nie sponsorujemy ani nie utrzymujemy żadnej linii lotniczej. Zresztą organizacja tego wymagałaby dużych nakładów, chociażby od samorządów miasta, czy Suwałki, czy Białegostoku. Wiemy, że w tej chwili z powrotem jakby ruszyły prace nad rozbudową lotniska w Białymstoku, na Krywlanach. Tam przeszkodą formalną było tak zwany brak zgody na usunięcie przeszkód do lądowania, czyli mówiąc wprost drzew tam lasu, który okala to lotnisko, żeby częściowo zostały wycięte. W tej chwili jest już zgoda na takie działania, także spodziewam się, że to lotnisko będzie za chwilę przystosowywane. Za chwilę, mówię, w przeciągu kilku lat oczywiście, przystosowane do ruchu pasażerskiego. Być może wtedy i jakby opłacalnym stanie się to, żeby uruchomić też jakieś rejsy czarterowe z lotniska w Suwałkach. Póki co z tego lotniska korzystamy przede wszystkim dla imprez lotniczych i dla ruchu samolotów prywatnych, bo takie odbywają się praktycznie codziennie, nawet i dzisiaj przyjeżdżając, bo codziennie przyjeżdżam, widziałem, że tam jakieś samoloty startowały i kołowały. O ewentualnej koncepcji uruchomienia ruchu lotniczego z Suwałk do jakiejkolwiek części świata Cieślukowski mówi jednoznacznie. O takim docelowym modelu ruchu lotniczego z Suwałk w ogóle do jakiejkolwiek innej części świata, trudno mi się w tej chwili bardzo, bardzo, można powiedzieć, odpowiedzialnie wypowiedzieć.